Tematem wykładu są ekstrema i przedziały monotoniczności funkcji jednej zmiennej. Ponieważ temat jest dość obszerny, został podzielony na części. Zajmijmy się najpierw monotonicznością funkcji. Co to jest monotoniczność funkcji? Chcemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje, a kiedy jest stała. Odpowiedź na to pytanie nazywamy monotonicznością funkcji. Weźmy funkcję f od x. Na rysunku widać, że ta funkcja w przedziale od minus nieskończoności do zera przyjmuje coraz to większe wartości, czyli jest rosnąca. Na przedziale od zera do plus nieskończoności przyjmuje coraz to mniejsze wartości, czyli jest malejąca. Wobec tego, jeżeli funkcję potrafimy narysować na wykresie, to nie ma problemu z określeniem, kiedy ona rośnie, kiedy maleje. Problem zaczyna się wtedy, kiedy funkcji nie potrafimy narysować. Kiedy ona jest zadana jakimś wzorem. Zapiszmy funkcję f od x równą e do x kwadrat razy logarytm na przykład pierwiastek z x razy 2 do sinus x. Z narysowaniem tej funkcji byłby pewien problem. Ale czy będzie nas interesowało, kiedy ta funkcja rośnie bądź maleje? Gdyby to była funkcja zysków, to tak. Czyli chcielibyśmy wiedzieć, kiedy zyski rosną, kiedy maleją. I nieważne, jak skomplikowanym wzorem. Zadana jest funkcja zysków. My chcemy wiedzieć, kiedy nasze zyski rosną, kiedy maleją, a kiedy przyjmują wartości stałe. Dlatego też potrzebujemy narzędzia, które określi nam, kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje. W tym celu do wykresu naszej funkcji dorysujmy styczną w punkcie x1, f od x1. Ta styczna z osią o x utworzy pewien kąt. Ten kąt nazwijmy kątem alfa. Zauważmy, że jeżeli rysujemy styczną na kawałku, na którym funkcja jest rosnąca, to kąt, jaki tworzy ta styczna do wykresu z osią o x, jest zawsze ostry. Bo gdybyśmy w innym miejscu narysowali styczną i narysowali kąt, okazałoby się, że jest on ostry. To znaczy, że możemy napisać, że kąt alfa należy do przedziału od zera do pi drugich, od zera stopni do 90 stopni. Jest kątem ostrym. Z poprzedniego wykładu wiemy, że jeżeli narysujemy styczną do funkcji w punkcie x1, f od x1, to ta styczna z osią o x utworzy kąt i tangens tego kąta nazywamy pochodną funkcji. Czyli możemy napisać, że pochodna funkcji u nas w punkcie x1 na naszym rysunku to jest tangens kąta alfa. Ale kąt alfa jest kątem ostrym. Zauważmy, że tangens kąta ostrego od zera do pi drugich dla 90 stopni przyjmuje wartości dodatnie. Y są większe od zera. Czyli zaznaczmy, że tangens kąta alfa u nas jest większy od zera. Jeżeli tangens kąta alfa jest większy od zera, to znaczy, że pochodna funkcji w punkcie x1 jest większa od zera. Czyli na rosnącym kawałku wszystkie kąty alfa są ostre, wobec tego wszystkie tangensy będą dodatnie. Czyli możemy sformułować twierdzenie, że jeżeli dla każdego x z pewnego przedziału bądź zbioru pochodna jest dodatnia na tym x, to funkcja jest rosnąca na tym przedziale bądź zbiorze. Czy analogiczne twierdzenie można sformułować w sytuacji, kiedy funkcja jest malejąca? Dorysujmy w takim razie styczną na kawałku, na którym funkcja jest malejąca. I zaobserwujmy, jaki kąt stworzy ta styczna z osią o x. Dorysujmy ten kąt. Nazwijmy go kątem beta. I można zauważyć, że kąt beta jest kątem z przedziału od
90, czyli od pi drugie, do pi, czyli od 90 do 180 stopni. Jest kątem rozwartym. W punkcie x2, podobnie jak w punkcie x1, możemy powiedzieć, że istnieje pochodna i tą pochodną możemy napisać, że to jest pochodna w punkcie x2, że to jest tangens kąta nachylenia tej brązowej stycznej z osią o x. Czyli jest to tangens kąta, ten kąt u nas nazywa się beta, czyli tangens kąta beta. I teraz tangens kąta beta z wykresu dla rozwartego kąta od pi drugich do pi, od 90 do 180 stopni, przyjmuje wartości ujemne. Jest mniejszy od zera. Czyli zapiszmy to. Jest mniejszy od zera. Skoro tangens jest mniejszy od zera, to znaczy, że pochodna w punkcie x2 jest mniejsza od zera. I można dalej zobaczyć, że pochodna w każdym innym punkcie, w którym nasza funkcja maleje, utworzy zawsze, tutaj styczna, którą byśmy dorysowali, utworzy zawsze z osią o x kąt rozwarty. I wtedy pochodna w tym punkcie będzie ujemna. Czyli możemy sformułować następne twierdzenie, które mówi, że jeżeli dla każdego x z pewnego zbioru bądź przedziału pochodna jest mniejsza od zera, to funkcja f jest malejąca na tym przedziale lub zbiorze. A co się dzieje, kiedy funkcja na jakimś kawałku swoim jest stała? Zmieńmy odrobinę naszą funkcję i niech będzie stała na zbiorze x, który tutaj na zielono na dole jest zaznaczony i tutaj ona jest taka spłaszczona. Jeżeli dorysujemy styczną na tym płaskim kawałku, to właściwie ta styczna może być narysowana zarówno w zerze, jak i tutaj w całym otoczeniu punktu x. I wtedy tych stycznych mamy nieskończenie wiele i każda narysowana jest jedna na drugiej, dlatego tutaj narysowana jest taka gruba, ta styczna, ponieważ tu jest nieskończenie wiele stycznych. I każda z tych stycznych z osią o x stworzy kąt 0 stopni. Czyli gdybyśmy chcieli określić pochodną w zerze na przykład, czyli pochodna w punkcie 0, to jest tangens 0 stopni, a tangens 0 stopni jest równy z naszego wykresu 0. Czyli można powiedzieć, że pochodna w zerze jest równa 0. Podobnie pochodna w każdym punkcie obok zera, tutaj w sąsiedztwie zera, jest równa 0. Bo to jest ta sama styczna właściwie. Wobec tego możemy sformułować ostatnie, tutaj trzecie twierdzenie, które mówi, że funkcja jest stała na pewnym przedziale zbiorze x wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego x z tego zbioru pochodna przyjmuje wartość 0. Te trzy własności pochodnej będą nam potrzebne do poszukiwania ekstremów funkcji. Dlatego warto je zapamiętać. Dziękuję.